Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubuła, za moimi plecami jest Dżugan. Siemano kolano. I witamy was w jednej z ostatnich sesyjek w naszych tutaj sierpniowych obozach. I zostaliśmy sami, chłopaki pojechali na trampolinę z Oskarem zaliczać sesyjkę na trampolinach, a my zostaliśmy tutaj na poduszce we dwóch, bo tak akurat wyszło, że nie było do nas miejsca. Będziemy skakać, będziemy robić grube sztuczki, będziemy robić to, co potrafimy i sobie trenować i kształcić, żeby to było zawsze idealnie odjechane i w ogóle. Dokładnie tak. Jesteśmy potwornie zmęczeni po tych 4 tygodniach, bo rzadko kiedy ma się możliwość jeździć tak dużo na takich przeszkodach. W sensie, tak jak tutaj widzicie, mamy Reziboxa, czyli dmuchaną poduchę, na niej jest mata i można na nią naprawdę walić naprawdę srogie pace. To nie jest tak, że to nie boli, ale to boli zdecydowanie mniej niż byśmy się wywalali na przykład na ziemię, także była okazja tutaj poćwiczyć sporo sztuczek. Bike flipy, coś takie rzeczy. A tam widzicie, jest taka mega wielka poducha, jak mogliście zobaczyć na Insta Stories, jeżeli was tam nie ma, to wbijajcie. To właśnie tam katowałem mojego front flipa, najpierw na tą poduchę, a potem przynosiłem to dopiero na tą poduchę. Także jest zaplecze mega i co? I zabieramy się za sesyjkę. Yo! Dobra, zaczniemy sobie bar spinkiem. Okej, bar spinek za nami, to teraz pora na oko bar spinka. Okej. I podczas tego całego miesiąca nie było sesyjki, na której bym nie robił tej lipa. Zobaczymy, jak to teraz idzie. No z pierwszej, pewnie, że z pierwszej. No ogólnie powiem wam, że to robi robotę, jeżeli ma się możliwość katowania sztuczek na hopę, która jest bezpieczna i ma jakiś tam locik, bo jak widzieliście, tailipek wszedł z pierwszej próby. Jest to, tailip jest taką moją zmorą, bo jest to sztuczka, na którą poświęciłem mega dużo czasu i tak w sumie ona dopiero w tym miesiącu tak zaczęła trybić, że naprawdę wychodzi z każdej próby. Mega się tym jaram. Wczoraj też udało się, no nie udało się, odjechałem perfekcyjnego flipwipa na tą poduchę, ale teraz wrzucę wam przebitkę, jak odjeżdżam nieperfekcyjnego flipwipa. Oj, prawie, ale ładnie to wyglądało. Jo! Teraz nie wiem, czy chciałbym się na to porywać z wami na klacie, ale jest zajaweczka, ale mogę dla was zrobić fronia. W poprzednim odcinku widzieliście front flipa na poduchę bez tej maty, czyli na miękko tak jakby, ale nie widzieliście jeszcze fronia na twardo, czyli właśnie z tą matą, także lecimy. Wow. Dżuga mówi, że też będzie robić. Teraz mnie troszeczkę zarzuciło, ale mam nadzieję, że Dżuganowi wejdzie z pierwszej. Yo! Ajajajaj! Ogólnie plan mam taki, żeby front flip zagości już stały w moim repertuarze sztuczek. Żeby to była taka sztuczka, że po prostu stoję na rolinie i żeby to z każdej próby się dało. Wow. O kurczę, teraz nie siadło. Yo! Jest! I tapik na górę, cyk! Powiem wam szczerze, jaram się przeokrutnie, że tak to wychodzi. Że stoimy sobie na najeździe i może by sobie zrobić front flipa i front flip jest grany. Co prawda z trzeciej próby, bo przy poprzednich dwóch popełniłem takie trochę głupie błędy, ponieważ nie zboostowałem go tak na górę fajnie i leciał bardzo, bardzo płasko, a ten był naprawdę, naprawdę fajny. Jaram się w opór. No i Dżugan też odjechał. A ja, trzeba odjeżdżać te sztuczki. Trzeba. To muszę bike flipa powtórzyć. Wczoraj skleiłem bike flipa i teraz muszę go znowu zrobić tak idealnie, żeby umieć go, że na przykład pojadę sobie na zawody, jakieś ostrzyce może coś ten, żeby to odjechać, bo to jest taka kozacka sztuczka, która nie jest widywalna na co dzień. Więc trzeba to katać. Dawaj. Yo! Co jak co, ale adrenalina jest przepotężna po takim fronciku na śniadanie. Dlatego zasadzimy sobie teraz drugie na wyluzowanie. Okej. Co, może by tak z barem? Ok,
Okej, okay, były 3-6 bar spin, to teraz pora na 3-6 tej topika. Takiego ładnego, oj, zahaczyłem o was, przepraszam was. No, nie można tutaj dogiąć tabletopa mega dobrze, bo kierownicą haczę tutaj właśnie o was. Właśnie. Ale i tak był spoko. Ale o kamerkę zahaczyć to jest jeszcze pół biedy. Najgorzej jak się ma na przykład taką luźniejszą bluzkę albo bluzę w ogóle właśnie z taką kieszenią po środku, to jest masakra, jak się czasami zahaczy gdzieś tam przy tabletopie czy tam antarnie o właśnie o bluzę, o rękawek, o kieszeń, to jest masakra. Masakra. Jedno z gorszych uczuć, jeśli chodzi o nieodjechanie sztuczki, to właśnie jak się zaplątasz w swoje ubrania. No, dlatego zazwyczaj śmigam w takich ciuszkach, które są bardziej obcisłe. No. Widać bardziej bicepsa, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu móc fajnie doginać sztuczki. A propos doginania, to lecimy właśnie z antarnem. Dobra, to teraz ten antarnik. Mam nadzieję, że tym razem o was nie zahaczę. No, boję się go kliknąć z wami na klacie. Chętnie bym was zamontował na głowę, tak jak zawsze, ale na poprzednim odcinku urwałem właśnie ten mont z mojego kasku. Po poprzednim mocowaniu zostały tutaj tylko takie ślady. No, ale wrócę do domu, to go przykleję. No spokojnie, wrócę ujęcie właśnie tutaj z głowy. A póki co musimy zaspokoić się szylkami. Ale i tak zajawa, powiem wam szczerze, że no jest zajawa potężna. Yo! No, można walić takie pace tutaj. Proszę państwa, my tu gadu gadu, a nie było jeszcze salcicha. Salcicho zaliczamy, to teraz salcicho z barem. Kurczę, jak ja się jaram, że takie rzeczy wchodzą z pierwszej próby. To jest dla mnie no coś takiego niesamowitego. Nawet żugan to jest jedna z takich, no na, chyba nasza najspokojniejsza sesyjka w tym no, miesiącu, no nie? Nie było już takiego luźnego dnia, że wchodzimy, nikt się nie pyta o nic. Po prostu sobie jedzimy, po prostu luz, jest taki chill. Bo ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale z żuganem byliśmy tutaj przez ten właśnie cały sierpień trenerami. Właśnie przez cały miesiąc tłumaczyliśmy to, w jaki sposób wykonywać jakieś sztuczki. Tutaj zawsze, jak była sesyjka na poduszce, to było mega dużo ludzi. I tak jak tutaj żugan powiedział, to jest mega zajawa, że ludzie się uczą i w ogóle, że dajesz jakąś podpowiedź i nagle widzisz, jak ta osoba odjeżdża tą sztunię. To jest no mega, mega zajawkowe. Ale tak jak żugan powiedział, też doceniamy teraz tą chwilę, kiedy jest tutaj taka mega cisza, nic się nie dzieje, jest tak mega spokojnie, a my sobie możemy po prostu tutaj luźno polatać. No zajawy, takie sztuczki porobić, coś nowego. Ale wszystko ma swoje plusy i minusy, no nie? No tak, prawda. No, to był mega dobry miesiąc, jeśli chodzi o szkolenia. No, powiem wam szczerze, że nie wiedziałem, że tyle wiedzy da się przekazać w taki tydzień turnusu na przykład. To jest wow. No, niektórzy taki progres na przykład zrzeli, że tutaj na tym turnusie ostatnio to dwie osoby salta się nauczyły i trzaskają jak, o tak, z bomby na bombie normalnie lecą te salta. No bez kitu, sporo osób się nauczyło salt, sporo osób poprawiło swoje właśnie jakieś sztuczki typu no-handery, typu 360, no to jest naprawdę zajawa. Zajawa, bo w taki tydzień można ogarnąć no tyle co u siebie na przykład w pół roku. Poducha to nie jest taka codzienność? I jakby mało jest miejsc w Polsce, czy w ogóle nie, czy są jakieś miejsca w Polsce, gdzie można taką poduchę poskakać, więc to jest też kozak, że możemy na przykład, jak uczestniczymy, możemy sobie jakieś poskakać takie coś, to jest takie, no to nie jest codzienność. Że takie wiecie, miękkie lądowanie, wywalisz się, to sobie zjeżdżasz, stajesz, nic się nie boli, a na piachu czasami tak wyrzniesz, to fikołki porobisz, to nie jest najciekawiej. No, a propos ćwiczenia sztuczek na miękkie, to zrobimy sobie teraz o po tej lipka. Cyk między nogi i widzicie, śliznąłem się tutaj elegancko od samej góry do samego dołu, po prostu się śliznąłem, to praktycznie w ogóle nie bolało. A normalnie jakbym zrobił tak tej lipa na jakiejś treningówce, to obawiam się, że byłoby kiepsko. Ale Bubu, od kiedy ty tego po tej lipa robisz? No właśnie. Właśnie odjechałem kilka razy już na tym turnusie i wow. Okej, okay, to lecimy, podejście drugie o po tej lipę. I już wylądowałem w pedały, już to miałem. Okej, podejście trzecie, jeszcze bardziej na japę, jeszcze bardziej na pewniaka.
Oj, ozdrowiaś. To nie było to. Ogólnie powiem wam, że jestem dzisiaj mega zmęczony. Już tyle dni dało sobie we znaki. Teraz już no, nie miałem się po prostu kręcić tego po tej lipa. Będę musiał go przygotować na następnej sesyjce. Podczas tego turnusu kilka razy się go tak fajnie udało wskoczyć na pedały i odjechać. I jedna była taka próba, że aż po przewodzie hamulcowym, po tym jak jest zakręcone, sprawdzałem czy to był opo, czy to był regular, bo tak ładnie siadło opo. To było coś nieprawdopodobnego. A dzisiaj widzicie, zmęczenie robi swoje, już każda kolejna próba jest po prostu słabsza. Dlatego trzeba tą sztunię dzisiaj odpuścić. Najważniejsze to być zdrowym i zdrowym stąd wyjechać, bo przed nami jeszcze kolejne tripy. Wrzesień właśnie będzie takim miesiącem tripowym. Jeżeli się wszystko uda, to planuję odwiedzić zarówno Trójmiasto, Kraków, Bike Garden i kilka innych miejscówek. To będzie naprawdę, naprawdę mega dobry miesiąc. Także teraz się nie rozwalamy. Kurczę, zaczyna padać. Jak u nas na przykład na strzelnicy, na naszej lokalnej miejscówce pada deszcz, to po prostu jeździsz i nawet się cieszysz. Tutaj niestety, ale no nie ma możliwości jeździć w deszczu, to jest taki minus. A dzisiaj i tak szacun, że się udało odpalić, bo dzisiaj cały dzień miało padać, a jednak udało się zaliczyć sesyjkę z rana. Okej, poducha odłączona. O, jak widzicie, mega blisko na chopeczki. Tutaj stoi pasacik, po lewej stronie jest poduszka, tutaj małe chopeczki, tam kawałek dalej większe chopeczki. A ja tutaj mam chwilowo chillerę. A my w ten oto sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ci się podobał i z niecierpliwością czekasz na nasze kolejne tripy. Koniecznie daj znać w komentarzu, gdzie warto spaść. Daj znać w komentarzu, jeśli widzieliśmy się tutaj na obozie. Napisz również, czego się nauczyłeś. A my widzimy się już wkrótce. Widzimy się wkrótce na YouTubku. Widzimy się na kolejnym tripie. I co? Nie zapomnij zostawić łapy w górę. Napisać czegoś miłego w komentarzu. Z fartem. Tęskniście? Bo ja trochę tęskniłem. Po takim codziennym vlogowaniu w lipcu, to teraz jak nie nagrywam filmu na przykład przez tydzień, to się czuję tak, jakby w ogóle już minęło pół roku i masakra, masakra. Ale trzeba do tego wrócić. Trzeba cisnąć z tematem. Bo będzie co nagrywać. Będzie kilka dżemów w nadchodzącym miesiącu, będzie Dual, będzie Bike Garden, będą Ustrzyce, także wrzesień zapowiada się mega kozacko. Też gdzieś po głowie mi chodzą plany, żeby nagrać taki naprawdę grubszy edicik, gdzie te sztuczki, które widzicie tutaj, jak i kilka innych, których wam nie pokazałem, gdzie zasadzę je po prostu na twardo, w jakieś dogramy do tego jakąś fajną muzyczkę, po prostu będzie to takie mega fajne upalanie, gdzieś chodzi mi taki projekt po głowie. Dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Elo! Gotowy do startu, start! Dawaj, dawaj! Lecimy!